Po 5 dniach aresztowania bezprawnie przez Sąd Okręgowy w Warszawie starą szajkę komunistyczną, która chroni Jaruzelskiego i Kociołka. W więzieniu przetrzymano mnie prawie kwadrans bezprawnie, ponieważ powinienem był być zwolniony przed godziną 10:15. No niestety prawa więźnia politycznego są tu łamane, tak jak zresztą więźniów stanu wojennego. Tu mamy za nami tablicę internowanych, gdzie był pan prezydent Komorowski, Henio Wujec, Jacek Kuroń. No niewiele się tu zmieniło od tych czasów, dalej dziadostwo. Jako więzień polityczny bezprawnie byłem przetrzymywany w 5-osobowej celi na małym metrażu, mimo że wyraźnie kodeks karny wykonawczy w Polsce mówi według standardów unijnych, że więzień polityczny i ukarany karą porządkową osadzony więzień ma być oddzielony od więźniów kryminalnych. Ja byłem ze zwykłymi kryminalistami osadzony. No to pokazuje po prostu skalę bezprawia i patologii, nie tylko w sądownictwie, ale również w aresztach. Wszyscy tu osadzeni więźniowie, z których znaczna część przyjechała z Wielkiej Brytanii samolotami, mówi, że lepiej być w brytyjskim więzieniu niż w Polsce na wolności. To najlepiej pokazuje kompletną degrengoladę wymiaru sprawiedliwości u nas. No i czas najwyższy, żeby osoby, które były represjonowane w czasach PRL-u, no zabrały się za uzdrowienie tej stajni Augiasza, ponieważ no, ktoś to musi zrobić. Nikt niestety nie kontroluje, naród realnie nie kontroluje tego, co się dzieje w policji, w prokuraturze, w sądach, w aresztach. Czas to uporządkować, no bo po 20 latach wolnej Polski mamy takie same dziadostwa jak za komuny i dosyć tego. I zapewne będą w efekcie następni więźniowie polityczni. A będzie pan skąd zażalenie teraz odnośnie tego dłuższego przetrzymania pana, aresztowania dłuższego? Oczywiście złożę zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Każde przetrzymanie więźnia poza ustawowy przepisami czas jest po prostu przestępstwem karnym. Zresztą jednym z najpoważniejszych pozbawień. W tej sprawie oczywiście będziemy interweniować i u Rzecznika Praw Obywatelskich i w instytucjach międzynarodowych. Myślę, że w ogóle ta sprawa sytuacji, w której sąd na rozprawie Tomasza Sokolewicza, który był represjonowany na początku stanu wojennego z polecenia generała Kiszczaka, gdzie w jego sprawę zamordowano Emila Barchańskiego. Sąd po 20 latach wolnej Polski wsadza Adama Słomkę na 5 dni więzienia, a wypuszcza Kociołka i Jaruzelskiego. No to pokazuje kompletną degrengoladę Sądu Okręgowego w Warszawie. Dobro, dzięki.